Witajcie w kolejnym odcinku na kanale BoardGamesTV. Troszeczkę minęło od poprzedniej recenzji czasu, ale miałem troszeczkę spraw do załatwienia. Jesteśmy już z powrotem. Teraz będę starał się już regularnie umieszczać recenzje. Na początek Paczka na Muchy od wydawnictwa G3. Jest to bardzo szybka gra imprezowa dla 2 do 8 graczy, więc zobaczcie, jak to się gra i za chwilę wracamy. Ok, jak wygląda przebieg gry w Paczka na Muchy? Na początku gry należy potasować karty, rozłożyć je zakryte na stole i wybieramy gracza startowego, który jest to najmłodszy gracz. Gracze grają zgodnie z wskazówkami zegara, odkrywając po jednej karcie z dostępnej tutaj na stole. Gracze odkrywają te karty zgodnie z wskazówkami zegara i wyczekują momentu, kiedy będą mogli złapać muchy. A kiedy takie muchy możemy złapać? W momencie, kiedy na stole pojawi się piąty kolor muchy, czyli gracze wyczekują odpowiedniego momentu, kiedy pojawi się piąty kolor muchy. Kiedy pojawi się piąty kolor muchy, tak jak w tym wypadku, gracze będą starali się jak najszybciej pacnąć taką muchę w kolorze takim, którego jest najwięcej na stole, czyli w tym wypadku niebieską muchę. Oczywiście gracze też będą starali się packać takie muchy, które mają największe wartości na swoich koszulkach, gdyż to są punkty, które dadzą im zwycięstwo bodajże na koniec gry. Taką zdobytą kartę gracz odkłada na swój stos kart zdobytych, natomiast jeżeli gracz jakiś pomylił się, no to niestety za karę musi odrzucić jedną z zdobytych wcześniej kart much. Kiedy jeszcze możemy łapać muchy? W momencie, kiedy pojawi nam się taka karta paczki na muchy, wtedy również możemy takie muchy łapać. Gra się kończy w momencie, kiedy wszystkie karty zostaną odkryte na stole. Gracze następnie odrzucają wszystkie pozostałe karty ze stołu i będą liczyli punkty z much, które zdobyli. Gracz, który tych punktów zdobył najwięcej, wygrywa grę. Ok, paczka na muchę. Widzicie, gra bardzo szybka, bardzo prosta i taka gra ma być. Jest to gra zręcznościowa dla każdej osoby. Tutaj czy 6-latek, czy 50-latek zagra w tą grę. Oczywiście trzeba mieć troszeczkę zręczności, bo trzeba szybko reagować, co się dzieje na stole. Też trzeba umiejętnie pacnąć muchę o odpowiedniej wartości, żeby tych punktów zdobyć na koniec gry jak najwięcej. Więc to nie jest takie zwykłe pacanie na ślepo. Też trzeba obserwować, gdzie leży mucha z najlepszym numerkiem na koszulce. Podczas gry jest mnóstwo śmiechu, mnóstwo dobrej zabawy. Jeżeli nie mamy zbyt dużo czasu, chociaż ta gra trwa max 15 minut, ale chcemy zagrać w szybszą partię, usuwamy kilkadziesiąt kart stali i mamy krótszą wersję. Jeżeli chcemy grać w dłuższą wersję, możemy dokupić sobie drugą taką grę i możemy mieć mnóstwo much i grać w więcej nawet osób. Dla mnie naprawdę bardzo fajna, sympatyczna gra, ja polecam, nie kosztuje dużo i jeżeli szukacie jakiejś gry imprezowej, która nie zrujnuje Wam kieszeni, to jak najbardziej paczka na muchy polecam. Na dzisiaj to wszystko, zapraszam Was na kolejny odcinek, cześć!